przedstawić gości, których zaprosiłem, którzy będą mnie ewentualnie uzupełniać. Jest to pani radna Piotrowska, niestety teraz udziela wywiadu, zaraz podejdzie. Z radną Piotrowską, z panią Mirką mam zaszczyt i przyjemność pracować w Radzie Gminy. Tworzymy tak zwaną opozycję gminną. Jest nas praktycznie dwoje. Mamy przeciwko sobie całą radę. No jak się nam tam pracuje, no to widać właśnie na tym drobnym przykładzie tej świetlicy, proszę Państwa. Na każdym kroku jesteśmy pozbawiani podstawowej informacji. Na nasze pisma się albo nie odpowiada, albo się odpowiada z opóźnieniem, albo nie na temat. Musimy interweniować po sądach, tam się domagać prawdy. No ale wiadomo, to trwa miesiącami. Tak samo będzie tutaj z tym zachowaniem, bo to jest niedopuszczalne, żeby rady nie mógł się spotkać ze swoimi wyborcami. Proszę Państwa, przechodząc do rzeczy, ja tutaj, przepraszam, panią radną przedstawiłem, jeszcze chcę przedstawić pana Henryka Palczewskiego, który w swoich wydawnictwach i na stronie Kosakowo Info, stronie Stowarzyszenia Mieszkańców Kosakowo, przedstawia patologię i raka, który toczy naszą gminę. Przedstawiam też pana Buchtę ze Stowarzyszenia Kulturalno-Ekologicznego Nasza Ziemia. Proszę Państwa, przychodzą do rzeczy. Cieszę się, że moja prośba, moje zaproszenie się spotkało z takim ocenem. To jest zwykłe, typowe spotkanie informacyjne. Ja chcę Państwa poinformować o dwóch sprawach. Pierwsza sprawa to sprawa żwirowni w Suchym Dworze. A druga sprawa to sprawa oczyszczalni. Ja zreferuję krótko sprawę żwirowni, a następnie oddam głos w sprawie oczyszczalni stowarzyszeniu. Państwa, a propos żwirowni. Jak tylko objąłem mandat radnego z Państwa wyboru, tą sprawą się zająłem. Tą hałdą, którą tutaj widać w oddali, o kilkaset metrów od nas. Przez te półtora roku prowadziłem korespondencję z wieloma urzędami, instytucjami. Nie będę Państwa zanudzał szczegółami. Twarde fakty są takie, że... dodam jeszcze, że działałem samodzielnie, bez wsparcia ze strony Rady. Powiem więcej, gdy ten temat przypadkowo trafił na posiedzenie Rady, nie za moim wnioskiem, Państwa, to przewodniczący Rady, pan Kopicki, proszę zapamiętać to nazwisko, pan Kopicki powiedział, to jest pana wojna z przedsiębiorcą, to jest pana prywatna wojna. Pan Mirek Marek, też zasłużony, w cudzysłowie, działacz samorządowy, powiedział na tej sesji, dlaczego pan szkaluje uczciwych przedsiębiorców, panie Hajecki. Taka była pomoc tych radnych zbratowanych z lokalną elitą. Ale wracając do faktu. Sprawa żwirowni. Efekty końcowe są następujące. Marszałek województwa pomorskiego na podstawie rozprawy, która się odbyła, wydał przedsiębiorcy, właścicielowi tej żwirowni, nakaz usunięcia 37 tysięcy ton, proszę Państwa, to nie jest pomyłka, 37 tysięcy ton zgromadzonego bezprawnie w tym miejscu. Przedsiębiorca ma jeszcze 3 miesiące na usunięcie tej hałdy. Proszę Państwa, żeby to zobrazować, załóżmy, że ciężarówka zabiera na siebie 18 ton, potrzeba 2000 ciężarówek, żeby tę ilość stąd usunąć. Czyli ustawiając ciężarówkę zderzak w zderzak, tworzymy sznur o długości około 40 km. Dodam jeszcze, że cały ten proceder, bo ja tak to określam, odbywał się pod parasolem ochronnym pana Wójta, który, proszę Państwa, na moje liczne zapytania, odpowiedzi albo nie odpowiadał, albo odpowiadał obok tematu, albo robił po prostu z siebie, no może ze mnie mu się nie uda, robił z siebie po prostu idiotę. Proszę Państwa,
pan wójt jest gospodarzem tego terenu. To tak jakby na teren państwa posesji ktoś woził taczkami obornik, a państwo by mogli tylko stać i się przyglądać. Nie, nie, przepraszam, mogliby państwo to wyłuchać jeszcze ten petrol. Tak postępował przez lata wójt. Powiem, że jeszcze wątki sprawy, tej sprawy się toczą. Jeszcze sprawa nie została zakończona. Dwóm urzędnikom starostwa prokuratura postawiła zarzuty, poświadczenie nieprawdy. Toczą się jeszcze też drobne sprawy. No, w miarę końcowych rezultatów będę państwa informował. To tyle w tej sprawie. Można pytanie? Pytania, bardzo proszę. Czy mamy bliższego zarządcę, czy naszego gospodarza? Jak pani starostka tutaj nasza się zachowała w tym momencie? Czy cokolwiek zrobiła? Proszę państwa, to... No, dobrze, jeżeli tego bardzo proszę. Panie Bożena, proszę, to jest pan odpowiedzi. Witam serdecznie. Proszę państwa, od tego trzeba zacząć, że szkoda, że pan Jacek Chaiński nie odczytał pisma, które złożył do wójta. I szkoda, że nie odczytał państwu informacji. Panie Boże, no do rzeczy. Ale na radzie pani może sobie dyskutować, ale nie tutaj. Jest proszę, pytanie, proszę odpowiedzieć. Proszę bardzo. To nie jest pani spotkanie. Proszę zorganizować spotkanie i tam pani na cześć wójta. To ja nie na cześć wójta. Proszę konkretnie. Jest pytanie, proszę. Jest odpowiedź? Ja pytam, czy pani cokolwiek zrobiła w tym temacie Żmirowi, żeby nas od tego chronić? Kochany, tak jak państwo wiecie, jestem sołtysem 15 lat. Kiedy objęłam swoją funkcję, pierwsze moje kroki były do urzędu gminy i do powiatu z zapytaniem, czy żwirownia w Suchym Dworze, nie ta, która jest na dzień obecny w tym miejscu, tylko wcześniejsza ma stosowne pozwolenia i zawiadanie tego terenu składowaniem wszystkich materiałów. Dostałam odpowiedź, dostałam dokumenty, które potwierdzały to, że żwirownia jest legalna, działa na wyznaczonych papierach przez Warszawę, przez Wydział Górnictwa, więc otrzymałam takie stosowne dokumenty. A to, co w tej chwili pan Jacek wiewiórczo państwu chce przedstawić, jest to nieprawdą. Ale ja nie pytam o żwirownię, tylko o tą hałdę. No to ta hałda jest, jest tu nawet właściciel żwirowni, proszę bardzo. Ta hałda to jest powiązanie ze żwirownią. To jest teren stricte żwirowni. No nie szkodzi, jaki teren chodzi. Proszę. O to, czy jest możliwość gromadzenia tego. Proszę. Ja jednak zauważam, że jak wiatr jest, choćby jak dzisiaj, to wszędzie jest jeden pył, w ogrodach, na oknach, wszędzie. Czy to jest normalne i czy to jest dopuszczalne? A czy mogę panu jeszcze powiedzieć w tym temacie? Jeżeli pan pójdzie w tej chwili, gdzie się robi ulicę Necla, odcinek od Parandowskiego, to jest Necla wysypana i jest właśnie ten popiół też. Też, który macie państwo na oknach. Ja naprawdę bym chciała, ale żebyście państwo... będzie wysypane i zrobione. Dobrze, ale już 10 lat też leżało. Więc proszę, jeżeli tak mamy być konkretni, to ja poproszę, żebyście udzielili głosu osobie, która jest naprawdę najbardziej tutaj kompetentna, jest współwłaścicielem czy właścicielem terenu. I bardzo proszę i pana Jacka, radnego Suchego Dworu gminy Kosakowo, żeby umożliwił taką możliwość, bo proszę państwa, rzucanie, Boże, no, ja rzucanie właśnie tak jak wiele, tak jak rzucanie... Czy pan jeszcze ma pytania w sprawie konkretów? Tak, ale konkretów tutaj tak, nie swoich przemyśleń. Nie przemyśleń. Na razie proszę się sprzedawać tam. Nie, absolutnie. Panie Jacku, kiedy Rada decydowała i 2 miesiące temu, kiedy Rada chciała dać pieniądze na Suchy Dwór, to pan i pani Piotrowska byliście temu przeciwni. Czemu pan wtedy nie zrobił organizowania mieszkańców? Właśnie. Ma pan jeszcze coś do powiedzenia z tej drogi? O jakie pieniądze chodzi? O jakie pieniądze? Na drogę, na modernizację. Dobrze. Proszę państwa. No jako sołtys. Ale pan też starze. A nie nic nie robią, prawda? A jakiego? Chce z państwa zabrać proszę panią. A jakiego mieszkańca jestem? Każdy się może wypowiedzieć. Po co się spotkaliśmy? Tylko proszę tylko mówić na to. Jestem synem właściciela tej żwirowni i jestem jego pełnomocnikiem tutaj na dzisiejszym spotkaniu. Powiem tak, że ta hałda, która jest tam, to jest produkt budowlany, na który mamy wszelkie atesty i to nie jest materiał, który jest jakoś trujący. Jedynym złym oddziaływaniem, jedynym, którym może być, przed którym hałdę zabezpieczamy, to jest kwestia oddziaływania wtedy, gdy są jakieś silne wiatry i ewentualne pylenie, tak? Ale to jest zabezpieczone na bieżąco. Jeśli chodzi tutaj o to, że to mamy usunąć, to na działce, którą tutaj widzimy, to jest działka, która ma około 30 hektarów i na tej działce jest prowadzona działalność i rolnicza, i wydobywcza, i jest magazynowanie. I teraz część tego magazynowania jest właśnie w terenie objętym koncesją. I
tylko z tego terenu, który jest objęty koncesją, musimy usunąć tą część tej hałdy. Tak naprawdę przesunąć ją. Bo ona po prostu została usypana jakieś około, nie wiem, 50 metrów. To nie jest tak, że cała ta ilość jest do wywozu w tej chwili. Materiał, który jest złożony, jest przeznaczony też do ponownego wykorzystania. To jest materiał budowlany, który chcemy ponownie wykorzystać. I on w części na pewno wyjedzie tutaj stąd i nie będzie tutaj po prostu z tym problemu. Staramy się, żeby nie było złego oddziaływania, tak? Ani ciężarówek, ani pylenia. To tak naprawdę pan Chajecki cały czas pisze do różnych instytucji i przeżyliśmy różne kontrole. W tym roku była kontrola w Josiu, wcześniej była kontrola z Urzędu Górniczego. Mamy te protokoły pokontrolne, mogę się nimi podzielić, bo jestem tutaj przygotowany. I tak naprawdę, jeśli ktoś uważa, że to aż tak mocno szkodzi, jest czymś tak bardzo złym, no to ja służę swoją pomocą i udzielę tutaj wytłumaczę wszystkie po prostu aspekty tej sprawy, żeby rozwiać wątpliwości, że to nie jest nic, co może szkodzić, nie jest to żaden odpad niebezpieczny. Sam jestem mieszkańcem Suchego Toru i nie chciałbym przewozić tutaj nic, co by szkodziło moim sąsiadom, tak? Dziękuję bardzo. To znaczy, proszę pana, to nie jest odpad niebezpieczny, ale jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców. Bo ja swego czasu, kiedy akurat wiatr wiał w tamtą stronę, podejrzewałem, że z Sahary, z pustyni, po prostu przywiewa nam piasek. A to prawdopodobnie jest z tej hałdy. I tak, i okna, podwórze, samochody zapieprzone były po prostu piachem. Powiem tak, że staramy się na bieżąco, mamy nawet instalacje zraszania, zabezpieczać właśnie, żeby takich objawów nie było. Także dzisiaj też wiatr wieje, jakoś nie widać, żeby tutaj jakiś piasek nam... Bo być może przygotowaliście. Był, także nie, no jesteśmy, staramy się to zabezpieczać, żeby nie było problemu, tak? Jeszcze odnosząc się do zarzutów, które dostali pracownicy starostwa, chodzi o poświadczenie nieprawdy w dokumencie, bo jak byli na kontroli, nie dopatrzyli się dziury w płocie, no i po prostu tej dziury w płocie nie zauważyli, nie wpisali jej w protokół pokontrolny i na tej podstawie jest prowadzone postępowanie przed prokuraturą. Prokuratura też przyjeżdża tutaj, przysyła swoich biegłych i tak naprawdę to postępowanie się toczy, tak? Także tych postępowań jest bardzo dużo, bo pan Jacek jest no, dość płodnym radnym, pisze do wszystkich instytucji. Bardzo dobrze. Do wszystkich instytucji i tak naprawdę wszystkie instytucje, które mogły, to już tu były, tak? I to na pewno państwo jeszcze zostaną powiadomieni, pewnie pan Jacek powiadomi państwa o końcu tego postępowania. A niech pan jeszcze powie, w jakim celu tyle metrów sześciennych ziemi do gminy Kosakowo przywozi? W jakim celu? Wie pan, jedną z możliwości to jest wykorzystanie powtórne do budownictwa. Ale i tak... gdzie? Wie pan, są obecnie... W województwie pomorskim czy w całej Polsce? Tak, w województwie pomorskim czekamy na duże projekty budowlane, które będą niebawem, na przykład Droga Czerwona, Droga Lęborska, Opat, obwodnica północna aglomeracji Trójmiasta, gdzie nie trzeba będzie 37 tysięcy ton, tylko trzeba będzie miliony metrów sześciennych, czyli jeszcze więcej współczynnik, żeby to dostarczyć, żeby te inwestycje zrealizować. Jeśli te inwestycje zostaną zrealizowane w województwie pomorskim, o czym się mówi teraz, z nowej perspektywy budżetowej unijnej, to myślę, że to po prostu wszystko wyjedzie. Wyjedzie też materiał, który jest do wydobycia w żwirowni. Tak naprawdę ta żwirownia będzie zrekultywowana i zamknięta tutaj, tak? To nie jest grunt, który dotrze... Kiedy? Ma być, tak? No będzie, jak będzie wydobyty materiał, to na pewno będzie, tak? To ten grunt później będzie przeznaczony pod, myślę, że też budowlankę, taką jak okoliczne tereny. Które są zagospodarowywane właśnie w celu budowlanym. Wie pan, bo gdyby ta góra przyjęła inną formę, to znaczy bardziej rozplantowana i na szerszym terenie, to być może nie byłaby uciążliwa. Nikt by tego nie widział. A w tej chwili ja widzę po prostu lekkie Karpaty tutaj u nas. Wie pan co, też jakby będziemy przesuwać ten materiał z tego terenu górniczego, gdzie on właśnie jakby jest w części właśnie, o czym pan Jacek mówił, że trzeba go usunąć, to nie z całej działki, tylko z terenu właśnie tego górniczego, to wtedy postaramy się to spłaszczyć, ten teren, żeby po prostu nie stwarzał takiej no, wizji po prostu jakiejś księżycowej. Bardzo dziękuję panu za wypowiedź, że pan się tutaj zjawił, że nam wyjaśnił, znaczy wyjaśnił, usiłował wyjaśnić, proszę państwa, ja odwodzę, tylko dodam, że tu nie chodzi o żadną dziurę w płocie, co pan tutaj usiłował zbagatelizować. W sprawę zaangażował się Wydział z Gdańska, Wydział Policji Korupcyjnej, Kryminalnej.
to nie chodziło o dziurę w płocie, tylko o odcinek kilkuset metrów. No powiedzmy tak, dziura miała kilkaset metrów długości. Z tym się zgodzę, tak? To jedna sprawa, a co do wyglądu tej chałdy, proszę Państwa, proszę spojrzeć. Te ciemne plamy to jest nieprzysypany ten materiał, to jest ten żużel. I o to mam od lat pretensje, że on nie jest przykrywany na bieżąco. No przecież widać to teraz, mam tylu świadków. Przechodzą, ludzie nie widzą. To jest nieprzykryty żużel, on ma być przykryty ziemią. Ja to jest nic nie peli, ale jeszcze na tą stronę biegnie. Piję, jedną stronę, proszę Państwa, my musimy to wdychać. Proszę Państwa, ja to nie chcę, nie mam na to twarzy, tych dowodów. Ale ja mam prawo, Państwo swoich wymysłach też rozważcie, jak tutaj to sprawy zdrowotne się na naszym terenie kształtują. Żeby Państwo nie przetrzymywać, przechodzę do drugiego tematu oczyszczalni, tematu, który obejmuje całą gminę. Ja też w tej sprawie chcę Państwa komunikować, no bo moi koledzy i koleżanki niestety mają ważniejsze sprawy. Pracują na polecenie i pod dyktando wójta. Sami od siebie nic nie zrobią. Oddam głos mojej koleżance, pani Kirce Piotrowskiej, radnej, bezkompromisowej, uczciwej, bardzo pracowitej. Ja powiem językiem piłkarskim, mi się to nasunęło. Wybieraliśmy przecież. Tak, to nasunęło mi się, proszę Państwa, w związku z mistrzostwami w piłce nożnej. Pani Mirka wsadza głowę tam, gdzie inni boją się wstawić nogę. Oddaję głos pani Mirce. Witam wszystkich serdecznie. Chciałabym się z Państwem podzielić, właściwie to już po fakcie, bo uchwała w sprawie oczyszczalni została przyjęta przez obecną Radę. Tylko dwie osoby głosowały przeciw. Przeciw tylko ja i pan Hajecki. Natomiast no, reszta głosowała za. Dlaczego? Każdy ma prawo, mamy demokrację. Ja szanuję odmienne stanowiska, opinie, ale w przypadku oczyszczalni bardzo długo trwały te procedury. W 2007 roku inwestycja ta została pozwoleniem na budowę, wydane zostało pozwolenie na budowę przez wojewodę i teraz po 10 latach mija jakby ten ważność tego pozwolenia na składowanie i na spalarnię. Natomiast obecnie PEBiK dąży do kolejnej modernizacji, ale budując dla mnie, ja się może nie znam aż tak bardzo, spalarnię oraz biogazownię. Teren ten obejmuje prawie 40 hektarów, 39,7, ale opracowanie całości to jest 61 hektarów. Co w to wchodzi jeszcze? Wchodzą tereny prywatne i tych terenów prywatnych jest około 10 hektarów. I na tym terenie można będzie, bo tu PEWiK daje nam ulotkę, chce wierzyć, że będzie wszystko dobrze, tak jak mówią, ale na tym terenie, to są tereny przeznaczone pod produkcję i usługi, mogą być budowane odnawialne źródła energii, czyli spalarnia, znaczy przede wszystkim biogazownia. Nie wiemy tego, bo to później życie weryfikuje. Najbardziej dla mnie takie bulwersujące jest to, że wójt odstąpił od oceny środowiskowej, czyli oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Nie zabiegał tak jak inni, bo nawet i dziś przejrzałam sobie stronę internetową Gdyni, buduje się jakaś ulica, robi się ocenę środowiskową. U nas tak duża inwestycja, jaką jest PEWiK, i spalarnia, biogazownia. My takiej oceny nie zrobiliśmy, dlatego że wójt stwierdził, że nie zachodzi taka potrzeba. To się nie zna. Doskonale się zna. Nas zapewniano, bo ja już tak na sesji to mówiłam, czy na komisji, zapewniano nas wcześniej, kiedy była modernizowana ta oczyszczalnia, że uciążliwości zatrzymają się na granicy oczyszczalni. Tak się nie stało, bo pyli, jest odór,
I niestety mieszkańcy teraz, jak rozpatrywaliśmy uwagi, było masę uwag takich mówiących o szkodzeniu na zdrowie, o degradacji środowiska. Odpowiedź była taka, właściwie nie ma dowodów na to, że tak się dzieje. Natomiast również takich dowodów i gmina nie ma, że jest inaczej. Ja chciałam spowodować, aby miejscowości Mosty, Mechelinki, tam gdzie były częste wylewy kanału, bo ten kanał niestety był nieszczelny, teraz jest tam nakrywany odpowiednio, aby o przeprowadzenie takich badań. Za pierwsze, w ubiegłym roku było za mało pieniędzy, bo przeznaczono tylko 18 tysięcy, więc nie mogliśmy takich badań niezależnych zrobić. W tym roku wystąpiłam na wiosnę, no już fundusz jest rozdysponowany. Będę dalej występowała o to, aby takie badania niezależne przeprowadzić, ponieważ PEWI. Ja mam świadomość, że czy to będzie PEWI, czy to będzie inne przedsiębiorstwo, to każdy, kto płaci, ten po prostu ma takie badania, jakie są potrzebne. Jakie sobie życzy? Poza tym jeszcze wracam do tej uchwały, która została podjęta właściwie głosami klubu Wszystko dla Gminy, bo nawet na komisji budżetowej przedłożono nam wniosek dotyczący i wypracowany przez tenże klub. Pracuje się klubem, nie radą, także nieraz ja po prostu później wyszłam, bo to szkoda czasu. Natomiast czy ta uchwała będzie uchylona? Mam nadzieję, że tak. I są ku temu wyzwania. Bardzo dziękuję, pani Mirko. Proszę Państwa, ja tak po cichu liczyłem, że jednak gospodarze tej gminy, tu widzę zastępca wójta się zjawi, myślałem, że z tym kluczem przyjdzie i po prostu nam otworzy te drzwi, tak? Myślałem, że pani Bożena może się zmityguje, że też jest część po gospodarzu. No niestety. Także w ich imieniu państwa, no niestety, nie zdobyli się na ten gest. Proszę państwa. Oddaję głos teraz panu Buchni ze Stowarzyszenia Nasza. Jako radna, niech pani powie, co się dzieje, dlaczego zamykacie publiczne obiekty dla mieszkańców. Niech pani powie. Dzień dobry. Halo, panie Marku, tej sytuacji w tej chwili widzę nie zmienimy. Bardzo mi przykro z tego powodu również. Dzień dobry, drodzy państwo, moje nazwisko Buchna Marcin. Jestem prezesem naszej ziemi. Spotkaliśmy się tutaj w bardzo ważnej sprawie. Ja chciałbym tutaj ewentualnie nawiązać do tego, że nie możemy korzystać z tych obiektów gminnych. Ja może tutaj podejdę bliżej do państwa. Bardzo mi przykro, że nie możemy korzystać z tych obiektów gminnych, ale chcę dodać, że nasza ziemia już to przeżyła. Dwa lata temu w Mostach również ograniczano nam spotkanie z mieszkańcami w ten sposób. Także jeśli władza ma coś do ukrycia, drodzy państwo, to w ten sposób właśnie się zachowuje, jak tu widać. To jest oczywiste i to po prostu jest bardzo wymagające.